Witam kochani. Taki krótki filmik, poranek w gołębniczku. Jak widzicie, jeszcze co nieco tutaj pocztowych nam zostało. Ale właśnie daliśmy jeść, dzieciaki jedzą. To jest mój ulubieniec, miniaturowy gołąbek. Cześć kochanie, przywitaj się. Taki się młody właśnie nam trafił. To jest taka moja maskotka, zawsze za mną, zawsze sprawdza co robię, co przyniosłam dobrego. No i ogólnie co słychać. Piękną samicę Opala na brązowych skrzydełkach. Gołąbek, który się naprawdę ciekawie wybarwia i sama jestem ciekawa, co to z niego wyjdzie. O, tutaj. Jest taki popielaty i coraz więcej ma białych piór. Dlatego jestem bardzo sama ciekawa, co to z niego wyjdzie. Za cudak. Trochę jeszcze tej ferajny tutaj zostało. Między nimi King Kongi, bagdety. Jeśli coś was tam zainteresuje, coś sobie wypatrzycie, to dajcie znać, jak najbardziej. Tu jest mój cudaczek, śliczny, piękny. Ale on się oczywiście nie pozwoli z bliska sfilmować. A szkoda, bo jest taki dosyć fajny, ciekawy. Może zgaszę sztuczne oświetlenie i będzie wtedy trochę lepiej widać. Kolorki. Nie do końca. No i cóż, co ja wam dzisiaj mogę powiedzieć? W sumie to nic ciekawego, nie? O, masz. W sumie to nie wiem, co się dzieje z aparatem, bo jest jakiś tak dziwnie. O, teraz chyba trochę lepiej, chociaż... Słońce nie bardzo. Nasze bagdety zaglądają, ciekawskie. Otwierałam kilka cel dodatkowych, ponieważ z tego co widzę, one nadal szukają sobie idealnego miejsca na gniazdo, chociaż tutaj w pierwszym zamyśle było na dole, tam gdzie jest przykryte, osłonięte płytką.
ale widzę, że interesują się również innymi celami, dlatego dałam im możliwość wyboru. Chciałabym zajrzeć do naszych karierów. Z tym, że kariery no niestety są bardzo, bardzo, bardzo fruchliwe. I z pewnością nie będą chciały nic pokazać. Ale tyle, co mogę, to pokażę. I moje cudaczki, bagdetki, cudeczki. I nasze towarzystwo pocztowe. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli coś tam Wam wpadło w oko, to zapraszam do kontaktu telefonicznie, na Facebooku czy tutaj na YouTube. A tymczasem trzymajcie się cieplutko. Do następnego.